Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o czasownikach aktywnych i statycznych. I jak wskazuje Wam kolor i wielkość czcionki, skupimy się głównie na statycznych. Ale o co chodzi? Czasowniki aktywne to większość czasowników w języku angielskim. Prawdopodobnie. W sumie ciężko by to było sprawdzić. Bardzo dużo czasowników w języku angielskim to czasowniki aktywne. Aktywne, czyli wyrażające rzeczywistą aktywność, wyrażające jakiś wysiłek z naszej strony. Na przykład run, go, swim, ale też mniej oczywiste, takie jak talk, sit, sleep i tak dalej, i tak dalej. No dobra. To jakie w takim razie czasowniki są czasownikami statycznymi? A no na przykład najpopularniejszy czasownik w języku angielskim, czyli be. Albo z pewnością mniej popularny, ale mimo wszystko dość powszechny, need. I zanim wejdziemy w szczegóły, zastanówmy się, czym różnią się przykłady tych czasowników od przykładu tych czasowników. Rzućmy może okiem na przykładowe zdania tych dwóch gagatków. I am in love. I na przykład I need you tonight. Jakaś taka romantyczna atmosfera nam się zrobiła. I dobrze. Te czasowniki wyrażają rzeczywistą akcję. Run! Go! Swim! Talk! Nawet takie czynności jak sit i sleep wymagają od nas pewnego wysiłku. Podczas gdy leżę na łóżku, palcem nie kiwnę, ale I am in love. Jestem zakochany. I need you tonight. Potrzebuję Cię dziś w nocy. Nie jest to żadny wysiłek. Ja tak naprawdę nic nie robię. Zarówno jestem, jak i potrzebuję wyrażają stan. Stąd czasowniki statyczne. Ta-da! No dobra, a teraz co nam z tego, że my już wiemy, jaka jest różnica pomiędzy tymi a tymi, pomiędzy aktywnymi a statycznymi? Jakie to ma konsekwencje? Ano gramatyczne dość poważne. Czasowniki statyczne nie przyjmują końcówki in, a więc nie występują w czasach continuous. Dlaczego? Głównie dlatego, że wyrażają najczęściej coś, co raczej nie może trwać tylko w tym momencie. Coś, co jest dużo bardziej stałe niż na przykład chodzenie, pływanie, rozmawianie czy spanie. Coś, co ciężko nam będzie wykonywać tylko przez jakąś krótką, wybraną chwilę. Żeby nam je było łatwiej zapamiętać, czasowniki statyczne możemy sobie podzielić na cztery kategorie. Po pierwsze, uczucia. Po drugie, zmysły. Po trzecie, myślenie. I po czwarte, posiadanie. Zacznijmy od uczuć. Na przykład, like. Love, love me do. You know I love you. Hate, czy po prostu feel. Zmysły, czyli taste. See. Hear, smell i touch. You can't touch this. Przepraszam za ostatni przykład. Nie mogłem się opanować. Myślenia, więc czynności związane z naszą głową, z naszym mózgiem, tak jak uczucia, były związane z serduchem. Na przykład know, understand, remember, forget, imagine albo think. Ale think akurat sobie zaznaczymy jako pewien przykład, do którego za chwilę wrócimy. A tymczasem posiadanie, czyli na przykład have, own, czy chociażby belong. I teraz zobaczcie, wróćmy do mojego przykładu z leżeniem na łóżku i ruszaniem paluszkiem. Leżę na łóżku,
Palcem nie kiwnę i wiem, że bitwa pod Grunwaldem była w 1410 roku. Wcześniej musiałem się tego nauczyć i to już byłby czasownik czynny. Ale teraz, skoro już wiem, nie potrzebuję utrzymywać tej wiedzy jakoś siłą woli w mojej głowie. Ja to po prostu wiem. I to jest stan. Jeżeli już raz zrozumiesz past simple, present perfect, czy na przykład prawo dynamiki Newtona, to nie musisz już wkładać w to wysiłku, żeby rozumieć to dalej. Zrozumiałeś, to rozumiesz. Leżysz na łóżku, palcem nie kiwniesz, a przed domem masz czarne BMW. Masz. Musiałeś wcześniej kupić, zarobić, ukraść. Ale jak już masz, to nie musisz wkładać wysiłku w to, żeby to mieć. Leżysz na łóżku, palcem nie kiwniesz i kochasz Elwirę. Ale tej Zoszki z trzeciej C to nienawidzisz. Leżysz na łóżku, uchem nie kiwniesz i słyszysz, że jakieś dziewczyny na ulicy piszczą. Leżysz na łóżku i widzisz, że na suficie narobiła mucha. Tara! Nie wkładasz w to wysiłku. Widzisz to. Jeżeli się temu przyglądasz, to jest już coś innego. Czy musimy to wszystko wkuwać na pamięć? No nie, bo to zresztą tylko drobny okruch wszystkich czasowników statycznych. Trzeba to po prostu zrozumieć. Jeżeli jest to stan, a nie dynamiczna czynność, przy okazji czasowniki aktywne często nazywane są też czasownikami dynamicznymi, to znaczy, że mamy do czynienia z czasownikiem statycznym. Poza tym, że wkuwanie na pamięć najczęściej nie przynosi spodziewanych rezultatów, jest jeszcze jeden powód, dlaczego nie warto próbować tego właśnie sposobu w przypadku czasowników statycznych. Czasem jeden czasownik może być zarówno statyczny, jak i aktywny. Głównie dlatego, że czasowniki często mają więcej niż jedno znaczenie. Think jest statyczne wtedy, kiedy chodzi nam o opinię. I think, czyli ja uważam, ja myślę. Na przykład ja myślę, że Zośka z drugiej C jest głupia. Dlatego jej nienawidzę. Leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i tak właśnie myślę, tak właśnie uważam. Ale think może też oznaczać aktywne myślenie nad czymś. O, cześć, co robisz? Zostaw mnie, myślę teraz. I wtedy think będzie czasownikiem aktywnym. Podobnie w przypadku have. Jest to czasownik statyczny wtedy, kiedy rzeczywiście mówimy o posiadaniu. Ale have ma więcej znaczeń. Na przykład have breakfast, czyli jeść śniadanie. I am having breakfast at the moment. Ja w tym momencie jem śniadanie. Przecież to nie jest stan, to jest czynność. To jest już czasownik aktywny. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jakiś czasownik jest aktywny, czy statyczny, warto sobie zrobić test paluszka. Leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i... Sprawdźmy. Leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i biegnę. Leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i rozmawiam. Nawet leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i śpię. Nie bardzo pasuje. Ale już leżę na łóżku, palcem nie kiwnę i pamiętam. Należę, posiadam, czuję w znaczeniu, w sensie nosem, czy słyszę, pasuje. No dobra, cwaniaczku. A co w takim razie ze słynną reklamą bardzo słynnej restauracji I'm loving it? Po pierwsze, to reklama. Musimy pamiętać, że twórcy reklam naprawdę mogą dużo więcej niż normalny, szary człowiek. Być może właśnie o to chodziło, że ten błąd miał przyciągnąć uwagę. W języku polskim też często robimy takie chwyty. Możliwe też, że przy okazji ktoś chciał podkreślić, że właśnie w tym momencie, jedząc tą wspaniałą bułkę z kawałkiem mięsa z nie wiadomo kąt, będziecie się czuć w niebo wzięci. Teraz, w tym momencie. Jest jeszcze jedna teoria, która mi osobiście podoba się chyba najbardziej. Love, poza tym znaczeniem związanym z uczuciem do kogoś bądź czegoś, ma jeszcze inne znaczenie. Trochę mniej romantyczne. W sensie, że wy z tą bułką czy czymś tam to... No, robicie różne rzeczy. A może ten, kto stworzył tą reklamę, chciał właśnie to wszystko razem ze sobą wymieszać i właśnie w ten sposób wbić nam to doskonale do głowy. I rzeczywiście, I'm loving it kojarzymy właśnie z tą konkretną restauracją, a I love it to jakieś takie zwykłe i powszednie. A właśnie I love it byłoby poprawne. Co więcej, prawdopodobnie wszystkie czasowniki statyczne możecie spotkać z końcówką ing, a więc możecie spotkać w czasach continuous w mowie potocznej, w rozmowie z kimś. Będzie to niepoprawne gramatycznie, ale ludzie tak mówią, szczególnie native. My w języku polskim też pozwalamy sobie na bardzo dużo niegramatycznych sformułowań. Poszłem. Idę se. 7 października. Przekonywujące. Co tutaj pisze?
Nie są to rzeczy gramatyczne poprawnie, ale my tak mówimy. Aż za często. I to by było na dzisiaj tyle. Masz pytanie bądź pytania, nie bój się i zapytaj się w komentarzach, chętnie pomogę. Uważasz, że całkiem nie głupio gadam i nawet ci się to przydało, możesz zostawić łapkę, a nawet zasubskrybować kanał. A przede wszystkim wrócić tu za tydzień. Do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!